Cześć, z tej strony Pudin Ninja i witajcie w kolejnym odcinku z paczek. Jak widzicie, dość mocno i szybko wracamy. Dzisiaj mam dwie paczki, pierwsza od Michała i druga od Arka. Otworzę dzisiaj obydwie na tym materiale. Tutaj macie minutę, w której możecie zobaczyć, jak otwieram paczkę od Michała, a tutaj zaś macie minutę, w której możecie zobaczyć, jak otwieram paczkę od Arkadiusza, ale myślę, że każdy będzie mimo wszystko chciał obejrzeć całość. Jeśli tak, to bardzo mi miło. Zaczynamy od paczki Arka. Zapraszam do oglądania. Okej, tu raczej nie powinniśmy mieć żadnych problemów z otwarciem, bo koperty mają to do siebie właśnie, że są idealnie przygotowane do tego, żeby szybko je otworzyć i wysypiemy sobie zawartość i przeglądniemy po kolei, co tam w środeczku jest. Okej, to wszystko, więc koperta może już stąd uciekać. I mamy katalog. Katalog styczeń-maj na rok 2020. Wielkie dzięki. Otrzymałem już kiedyś w paczce, ale wiecie, katalogów nigdy nie za dużo. Pamiętam, że był kiedyś taki rok, nie wiem, może to było w 2017, może w 2018, że miałem chyba 4 katalogi właśnie na ten sam rok z tego samego okresu. Więc śmiesznie, ale wiecie, katalogi są fajne, więc bardzo Ci za niego dziękuję. Mamy list, o, jego sobie przeczytamy, nim zobaczymy pozostałą zawartość. Cześć Pudi, nazywam się Arek i jestem z kanału Arek Brawl Stars. Mam 34 suby na kanale. W paczce znajdziesz fanart, katalog LEGO 2020 styczeń-maj, karty Ninjago, karty LEGO Tube. To jest moja pierwsza paczka do Ciebie. I mamy miejsce na ocenkę. Oczywiście, bardzo Ci dziękuję. Link do jego kanału znajdziecie w opisie, standardowo. Dobra. Cóż, karty czy może karty LEGO Tube na sam początek? Ja myślę, że Ninjago, bo na pewno nie będą aż tak ciekawe jak tamte z LEGO Tube'a. Dobra, akcja drzemka. Tutaj mamy kartę z LEGO Ninjago, mówi Mega Atak Zayna. Tu jest ta karta Puzzle. Puzzle. Oj, ja obróciłem do góry nogami, a to tak ma być. Szalony Nails. I Skylor z miską makaronu. Fajnie, dzięki za te kilka kart. Zawsze tam jakoś kolekcję wzbogacą. Karty LEGO Tube. Mamy kilka kart. Proszę bardzo, Pudi Ninja. W porządku. Dalej, Lloyd Malina, Maciek i Klocki. Ale fajny rysunek. Mistrz Claudio i Goldie. Dokładnie tak. I została jeszcze jedna rzecz, która tutaj w tej paczce była. I jest to fanart, proszę bardzo, Pudi Ninja, moje logo z podpisem Arek. Bardzo Ci za tego fanarta dziękuję. Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, od Arka otrzymałem katalog 2020 styczeń maj, fanart z moim logo, kilka kart LEGO Tube, karty z LEGO Ninjago oraz list. Bardzo Ci za nią dziękuję. Teraz przechodzimy do paczki od Michała. Okej, mamy paczkę od Michała. Tutaj już będę musiał użyć nożyczek, żeby ją jakoś odpakować, więc widzimy się za chwilę. I otwarta paczuszka. Dużo folii bąbelkowej. Chce ktoś tą folię? Proszę bardzo, zrobimy konkurs na folię bąbelkową. Zdecydowanie tak. Okej, już tutaj się zawartość wyłania. List, przeczytamy go za chwilę, tylko najpierw wszystko wyjmiemy. Wow, patrzcie, mamy podpisane. Zestaw, poczekajcie, bądźcie ostrość niezłapaną. Zestaw ziemny poduszkowiec, ale fajnie, że to wszystko jest tak bardzo ładnie podpisane. Gadżety LEGO, wow, kozak. Akcesoria do minifigurek. Ja też tak ostatnio zacząłem segregować moje klocki. Minifigurki. Kilka klocków, ale fajnie jest to posegregowane, jak ja lubię, jak coś jest tak posegregowane. Mamy kartę z lodowym cesarzem, uhu! No, fajna figurka, fajny, to był jeden z lepszych prezentów zdecydowanie w magazynach LEGO w tym roku. Znaczy w tym roku to w sumie najlepszy. I komiks z LEGO Ninjago, akurat tego nie ma. Od wydawnictwa Blue Ocean, drugi rok na 2020. Znaczy drugi numer, a nie rok na 2020, tak. Fajnie, fajnie, to jest po prostu komiks. Jakaś tutaj historia została opowiedziana, bardzo mi się to podoba, takiego komiksu nie miałem, więc dzięki. Czy coś jeszcze się skrywa pod tą folią bąbelkową? Nie. Więc to już jest koniec. A ja mam tutaj dość sporo folii bąbelkowej. Okej, więc zostały nam tylko te saszetki, bo karcie się już przyjrzeliśmy. A więc będziemy otwierać je po kolei, tylko najpierw przeczytamy list, moi drodzy. Listy zawsze lecą na sam początek. Cześć Pudi! Jest to moja pierwsza paczka, mam nadzieję, że Ci się spodoba. A znajdziesz w niej kilka klocków na nudę, kartę limitowaną, komiks LEGO Ninjago, minifigurki, akcesoria do minifigurek,
słodycze, mini zestaw wymyślony przeze mnie i dwa gadżety Lego. Ocena oraz pytanie, czy wyślę autograf. Podpis Michała. Autograf naturalnie wyślę, bo z tym nigdy nie miałem i nie mam problemu. Dobra, moi drodzy, przyszedł czas na otwarcie tych saszetek z klockami. Ja myślę, że najpierw zobaczymy te klocki, bo nie chcę im tutaj ich obrażać, ale wydaje mi się, że są nieco mniej ciekawe, jeżeli minifigurki czy też akcesoria do minifigurek. Proszę bardzo, zwykłe kwadratowe klocuszki w różnych kolorach. A kolory są fajne i te kwadratowe klocki są fajne, to naprawdę spoczko. Kilka tutaj, jak widzicie, prostych deseczek, to zawsze się one mogą przydać do konstrukcji. Niebieskie, pomarańczowe i żółte klocki. Dzięki wielkie! Myślę, że teraz weźmiemy ten właśnie mini zestaw, czyli ziemny poduszkowiec. Zobaczymy, jak on wygląda, bo on jest już złożony, tylko musimy go wyjąć z tej folii. Tak on wygląda. To chyba tak ma być zamknięte, czy nie? Niemniej jednak tak prezentuje się nasz ziemny poduszkowiec. Jest całkiem spoko. Tu ten fajny element taki został użyty, ten brązowy. On mi się podoba. Dzięki wielkie za ten poduszkowiec. Teraz akcesoria do minifigurek. Zapakowane również w ten woreczek strunowy. Zobaczymy, jakie akcesoria tam zostały wrzucone. Proszę bardzo, możecie się napatrzeć. Krzesełko. Tu jakieś rękojeści, o, jest ta kusza, jakiś tutaj hełm, maska Kaja z Lego Ninjago, to jest od stroju ZX, tak. Tutaj mamy nawet maskę, wow, od Garmadona, miecz, jakaś kość, bardzo fajne, takie proste, ale cieszące twarzyczkę akcesoria. No to teraz minifigurki i na sam koniec zostaną nam tam te gadżety Lego, zdecydowanie tak. Zobaczmy, jakie tu są figurki. Cóż my tu mamy, moi drodzy? Cóż my tu mamy? Mamy tak. Cola w okularkach. Okej. Okay. Super. A, nie mogę zdjąć tej maski. O, zdjąłem. Dobra. Cola w okularkach. Świetna sprawa. Mamy pirata z 6 sezonu. Oraz małego kamiennego wojownika. Oni są tacy słodcy strasznie, co nie? I jest też piesek. Dzięki wielkie za figurki. Ostatnia saszetka i jednocześnie rzecz już w tej paczce. Gadżety Lego. O, wychodźcie. Proszę, już. Mamy tu dwie rzeczy. A pierwszą z nich jest taki bryloczek. Można go przypiąć do kluczy, jak widzicie. Fajna sprawa. Bryloczków z Lego, znaczy mam jeden chyba z jakąś minifigurką, ale to fajnie. I jest taśma. To jest ta taśma klockowa, co wiecie, można ją przylepić gdzieś do ściany i potem tutaj przyczepiać sobie swoje figurki czy też klocki. Dzięki wielkie. Ja tej taśmy nigdy nie kupowałem, nigdy nie uważałem, że będzie mi potrzebna i dalej tak uważam, że nie jest mi jakaś niesamowicie potrzebna, ale jak już dostałem ten fragment, to wykorzystam. Dzięki wielkie. Przejdźmy teraz do podsumowania całej tej paczki. A więc, podsumowując, otrzymaliśmy tutaj tak, o, za blisko chyba trochę. Otrzymaliśmy tutaj tak, komik z Lego Ninjago, w tym też kartę z Lodowym Cesarzem, list, troszkę akcesoriów do minifi... Akcesoriów, tak się mówi? Czy akcesorii? Nie wiem, niemniej jednak akcesoria do minifigurek. Kilka właśnie figurek z Lego Ninjago oraz pieska. Mamy tutaj ten poduszkowiec. Taśma, bardzo fajna sprawa i bryloczek. A także dużo klocków rzuconych luzem. Znaczy nie były luzem, były zapakowane w woreczek, ale takie luźne klocki. Bardzo dziękuję Ci, Michał, za tą paczuszkę, jak i Arek, którą otwieraliśmy na samym początku. A Wam, moi drodzy, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia.